W czasie od grudnia do marca świerkowe igliwie jest najbardziej skondensowane pod kątem właściwości prozdrowotnych. Zawiera też najwięcej olejków eterycznych, gdyż drzewo zbiera wszystkie siły na kolejny sezon, na młode przyrosty i na szyszki. Igliwie zawiera niezwykle wartościowy olejek, w którego składzie są cenne dla zdrowia substancje. Występujące w świerku substancje zawarte w jego igliwiu, czyli w żywicy oraz olejku eterycznym, mają silne właściwości antyseptyczne przeciwzapalne na błony śluzowe tchawicy oskrzeli a także układu pokarmowego preparaty ze świerku hamują rozwój bakterii i grzybów ułatwiają odkrztuszanie itd., tak Więcej o właściwościach zdrowotnych świerku jest w filmie Dżem z młodych pędów świerka, gdzie tam jest przepis na pyszny dżemik z młodych pędów świerka, tak robione w kwietniu. Ikonka do kliknięcia tego filmu jest na końcu oraz jest link w opisie. I teraz co można ze starszych igieł, zwłaszcza tych zimowych, zrobić? Na przykład sól świerkową spożywczą, Sól do kąpieli ma rewelacyjne właściwości oraz herbatkę z igliwia. Teraz jak zrobić tą sól. Obcinamy igiełki. Lepiej obciąć, gdyż jak oskubujemy, to wyrywa się czasem z twardymi kawałkami. I teraz proporcje soli do igliwia są w zależności, jaką sól chcemy, czy bardziej świerkową, czy mniej świerkową. I na przykład na szklankę igliwia dajemy pół szklanki soli, wtedy jest mocno y, świerkowe. Mogą być proporcje 1 do 1, a mogą być także, dajemy trochę więcej soli. Tutaj mamy zrobioną proporcję 1 do 1, ale spokojnie można dodać więcej igieł świerkowych ja dodaję sól niejodowaną kłodawską i teraz co robimy igły z solą umieszczamy w blenderze i blendujemy aż do całkowitego połączenia i pocięcia igiełek igły z solą można połączyć również w moździerzu w tradycyjny sposób po otrzymaniu takiej mieszanki przesypujemy do jakiegoś naczynka i odstawiamy w ciepłe miejsce, żeby trochę obeschło. Mieszankę potem przesiewamy dwukrotnie przez sitko. Trzeba to zrobić, aby potem nie było kłujących niespodzianek w potrawach. Sól przesypujemy potem do słoika ze szczelnym zamknięciem. I sól ta pasuje do wielu dań na ciepło na zimno do mięs ryb sosów albo pieczonych warzyw oraz sosów sałatkowych daje naprawdę piękny aromat i jest bardzo zdrowa Teraz sól do kąpieli bierzemy około jednej szklanki igliwia około jednej szklanki soli do kąpieli lub siarczanu magnezu jest to sól siarczanowo-magnezowa, którą można kupić i o jej właściwościach można sobie poczytać. Całość robię w ten sposób, jak z solą spożywczą, czyli chlorkiem sodu. Tylko w przypadku soli do kąpieli już przesiewanie nie jest tak konieczne. Ta sól świerkowa do kąpieli, zwłaszcza ta siarczanowo-magnezowa, pobudzi krążenie krwi i limfy, ma działanie przeciwbólowe i sprawdza się w łagodzeniu nerwobólów, bólów mięśniowych, stawowych, a także przy ty, tych przy urazach. Składniki Produktów zielarskich ze świerku do kąpieli mogą też wzmacniać układ odpornościowy, regulować procesy przemiany materii, a także koić nerwy i pozwolić zdrowo spać. Kąpiel z dodatkiem tej soli świerkowej pomoże przy zmęczeniu, a także jest relaksacyjne, uspokajające i odświeżające.